Panie Tomaszu, nowa edycja Dance 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 i zmiany wśród prowadzących. Tamara González Pereira dołączy do Pana. Jak Pan się na to zaopatruje? Zaopatrzyłem się w dobry humor i zapatruję się dobrze. No, program jest intensywny, więc każdy będzie miał tam dużo do roboty i przede wszystkim jest bardzo sympatyczny i przyjemny dla widzów, więc chętnie tę przyjemność będę dzielił z Tamarą i myślę, że nam dobrze wyjdzie. I też nowa jurorka, Anna Mucha. Jak pan ją ocenia jako jurorkę? Myśli pan, że będą kontrowersje? No wystarczy, że powiem, iż gdy przedstawiam jury, mówię Ida Nowakowska, Robert Kupisz i nasza osa, to znaczy Mucha, Anna Mucha. I niech to odpowie na zadane przez pana pytanie. Nowi też uczestnicy. Jak pan ocenia ich poziom taneczny w porównaniu z pierwszą edycją? Nie potrafię porównać, bo ja taniec odbieram bardziej czując to, co widzę, niż analizując technicznie. Natomiast bardzo mi się podoba to, że uczestnikom tej edycji bardzo fajnie udało się połączyć zabawę, ale z takim pełnym zaangażowaniem. I oni są tak na wesoło, rozrywkowo, ale jednak bardzo przejęci rolą. I to widać. Dyskutują o tym, zajmują się tym, wspierają się nawzajem, kombinują, co zrobić jeszcze lepiej. I myślę, że też w tym jest dużo czaru tego programu. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!